Dzień dobry, dobry wieczór. Witam, Akwarysta Niedzielny. Dzisiaj temat ostatnio modny o światełku. A chcę wam powiedzieć mój punkt widzenia i może, nie wiem, porada, jak dobrać sobie światło. Jest to odwieczny problem, jakie światło kupić do naszego akwarium. Nie tylko rośliniarze się nad tym zastanawiają, ale przede wszystkim oni mają z tym problem. Na rynku mamy wysyp firm i rodzajów oświetlenia do zbiorników i przeważająca ilość to oświetlenie LED. Od dawien dawna funkcjonował przelicznik watt na litr przy oświetleniu jarzeniowym, ale przy LEDach takie odniesienie nie ma sensu z jednej podstawowej przyczyny. Watt określa nam ilość zużytej energii, a nie ilość emitowanego światła. Dlatego producenci naszych belek oświetleniowych obok wartości watt podają lumeny. Czym jest jednostka lumen? Definicję łatwo można znaleźć na internecie. Ale w skrócie to ilość emitowanego światła przez źródło. Watt, jak wspomniałem, to ilość użytej energii, czyli suma zużycia prądu przez przetworniki, oporniki, różnego rodzaju ściemniacze itp. Z tej też przyczyny w świecie akwarystycznym przy doborze oświetlenia zaczął funkcjonować przelicznik lumen na litr. Znowu upraszczając, można by powiedzieć, że im więcej lumenów ma nasze oświetlenie, tym lepsze światło dostarczymy naszym roślinom. I możemy trzymać te trudne rośliny, te światłolubne. Jest w tym pewna prawidłowość, choć nie do końca lumen określa przydatność takiej lampy w hodowli roślin. Dzieląc ilość lumenów przez watt, które nam podaje producent, możemy wyliczyć co najwyżej efektywność takiej lampy co do wykorzystania energii na światło, ale nie mamy żadnej pewności, czy światło jest odpowiednie do fotosyntezy. No właśnie, na początku należałoby określić, co potrzebujemy, albo inaczej, jakie zapotrzebowanie mają nasze rośliny. Tu pojawia się problem, bo takie dane, przynajmniej dla mnie, są nieosiągalne. O ile dla pomidorów, fikusów czy palm jest pełno opisów, tak dla roślin akwariowych lipa straszna. Belka LED najlepiej, aby miała dość spory zapas mocy i możliwość regulowania. Da nam to komfort i zapewni optymalne oświetlenie. No tak, tylko po co kupować na przykład coś, co wykorzystamy w 20% tylko. Dalej nie wiemy, jak dobrać oświetlenie. Skoro waty nic za wiele nam nie mówią, lumeny też nie, to co? Co potrzebują nasze rośliny, by rosły? Odpowiedź oczywiście jedzenie, makro, mikroelementy, dwutlenek węgla i właśnie światło, którego energia doprowadza do fotosyntezy, na czym dzisiaj się skupiamy. Ogólnie główna część fotosyntezy jest stymulowana przez światło z zakresu spektrum pomiędzy 400 a 700 nanometrów, czyli widzialna część spektrum światła. Jest to promieniowanie fotosyntetyczne czynne, czyli PAR. Bingo! Czyli mamy to, co potrzebują nasze rośliny, współczynnik PAR. Trzeba by na pewno. Wszystkie fotony, foton, czyli jednostka energii potrzebna do procesów chemicznych, by nasze rośliny mogły jeść, tak w skrócie oczywiście, w zakresie PAR są liczone tak samo. Czyli tak obrazowo. Jeżeli kamyk to jeden foton, to jeżeli wrzucimy do wiaderka 10 kamyków zielonych, 5 czerwonych i na przykład 5 niebieskich, to PAR nam powie, że mamy 20 kamyków. Tak samo PAR nam powie, jeżeli wrzucimy tylko 20 zielonych kamyków. Ale nasze rośliny potrzebują, w różnym stopniu oczywiście, wszystkie kolory kamyków. Oczywiście przy na przykład tylko i wyłącznie świetle niebieskim, dla przykładu 450 nanometrów, też będzie zachodzić w jakimś stopniu fotosynteza. Czy tylko i wyłącznie czerwonym, na przykład 650 nanometrów. Ale to opowieść też na inną okazję i na inny film. Dla przykładu wklejam, co na pytanie o PAR napisał jeden z czołowych producentów oświetlenia. Takim wolnym tłumaczeniu, oczywiście moim. Nie mamy żadnych opublikowanych odczytów PAR w internecie. My w KSI nie używamy PAR do pomiaru lub porównania z następujących powodów. PAR nie wychwytuje dokładnie wszystkich długości fal potrzebnych do wzrostu i wybarwienia roślin i korali. Mierniki
par nie mogą odróżnić skutków różnych długości fal, ponieważ wyższe wartości par niekoniecznie przekładają się na większą wydajność. Na przykład 50 par zielonego i 50 par niebieskiego. Teoretycznie światło niebieskie jest o wiele bardziej wartościowe, ponieważ światło zielone nie przyczynia się do wzrostu koralowców ani roślin. Ponadto mierniki par mogą mieć mniejszą czułość w zakresie niebieskich fal UV, który obejmuje kluczowe widma dla wzrostu koralowców. Par nie uwzględnia kombinacji długości fal. Cassie spędził lata na dostrajaniu widma do doskonałych kombinacji długości fal. Początkowe teorie Cassie opierały się na sprawdzonych praktykach i najnowszych badaniach biologicznych, które zostały niezależnie zweryfikowane przez lata testów i doświadczeń. Cassie posiada udoskonałe formuły oświetlenia, które okazały się skuteczne i wydajne. Cassie, z tego co mi wiadomo, produkuje sam swoje diody, a istnieje od 27 lat, o ile się nie mylę oczywiście, bo już nie pamiętam, kiedyś tam czytałem o tym filmie. No dobra, reasumując, par powie nam, ile tego światła dociera do naszej rośliny, ale nie powie, jakiego światła. Znowu lipa. Okej, więc mamy jeszcze jednostkę Kelvin, która określa barwę światła. Tak, ale tylko określa to, co widzimy. To może par plus Kelvin plus lumen da nam obraz, jaką lampę kupić. Par określi nam, ile dotrze światła do roślin, Kelvin jaką barwę mamy, a lumen określi nam efektywność i ilość światła wychodzącego z lampy. Zbliżamy się pomału do celu. Muszę wspomnieć, że idealne jest, kiedy producent oświetlenia podaje nam taki parametr jak PPF, strumień fotonów fotosyntetycznych. Wszystkie fotony par opuszczające źródło światła. Sorry. To by nam ułatwiło sprawę. Ale konia z rzędem temu, kto znajdzie firmę, która przy swoich lampach poda wszystkie te parametry. Więc co dalej? Wiemy, że nic nie wiemy? Nieprawda. Jaką lampę wybrać i jaką kupić według akwarysty niedzielnego? Po pierwsze, wystarczająco mocną, czyli lumeny. Tu możemy się wspomóc tym przelicznikiem, orientacyjnie oczywiście, lumen na lit, i z góry założyć zapas tego światła. Po drugie, musi mieć pełne spektrum światła, od 400 do 700 nanometrów, najlepiej w równych lub zbliżonych proporcjach dla każdego pasma RGBW, czy tam WRGB, czy jakby tam tego nie nazwał. Zielonego światła może być mniej, choć ono też jest potrzebne, chociażby dla naszego odbioru. 3. Musi mieć dobry stosunek mocy świetlnej do zużycia prądu, czyli lumen na watt. No bo nie chcemy chyba, kurczę, świecić, kupywać 3, 4, 5 lamp, po to tylko, żeby kurna, bo mają dużo watów, tak? A one i tak nie świecą, bo nie świecą, no po prostu nie świecą. 4. Według mnie musi mieć regulację nie tylko mocy światła całej lampy, ale też możliwości regulacji poszczególnych widmów światła. Tu się kłaniają kelwiny. Najlepiej, żeby taka lampa miała 4 kanały, czyli dla każdego pasma biały, czerwony, zielony, niebieski miał osobną regulację. Proste, prawda? Przykład jakiś? Proszę bardzo. Popularny Hihiro z WRGB 2. Pierwszy parametr według moich teorii, czyli lumeny. Wystarczająco mocne, czy jest to światło wystarczająco mocne. Wszystkie te lampy, które będę tutaj porównywał, są dla akwarium 120-centymetrowego, czyli takiej powiedzmy standardowej 240-litrowego zbiornika. Ok, Hihiro z WRGB 2, 7700 lumenów, 120 cm, czyli nad standardową 240. Prąd, jaki pobiera, to 130 W, a więc 7700 lumenów dzielimy na 240 litrów, daje nam 32 lumeny na litr. Trochę za mało,
a jeszcze chcielibyśmy mieć troszeczkę tego zapasu, gdybyśmy dosadzili jakieś rośliny bardziej światłolubne. Nawet Tropika zaleca tamtych lumenów troszeczkę więcej. Widzieliście to zresztą na zdjęciu, które wam wkleiłem. Więc no, na taki zbiornik byśmy potrzebowali chyba dwie lampy, tak? Dwie lampy. Drugie, pełne spektrum światła. Tak jak najbardziej to oświetlenie spełnia ten warunek, ma pełne, no jest światłem WRGB, nie? Stosunek światła do prądożerności. Znowu, 7700 dzielimy na 130 W, co daje nam 59,2 lumena z 1 W. Porównamy z następną lampą, z następnymi lampami później. Posiada regulacje wszelkie, czyli można sobie zciemnić ją, można wyregulować poszczególne kolory. Cena 394 euro. Następna lampa tej samej firmy, tylko że z dopiskiem Pro. I tutaj już mamy, według pierwszego mojego kryterium, 11170 lumenów. Dzielimy na 240 litrów znowu, co daje nam już 46,5 lumena na litr, czyli całkiem nieźle. Spektrum światła, tak jak w poprzedniej lampie, jest ok. Zaczyna się od 400, kończy się na 700, chyba na 720 nawet. Ile światła mamy z wata? Dzielimy 11170, dzielimy na 138 W, bo tyle ta lampa pobiera prądu, daje nam 81 lumenów z wata. Przy tamtej lampie mieliśmy 59, tu już mamy 81 lumenów z wata. Dużo lepiej niż poprzedniczka. Też posiada wszelkie regulacje, więc jest według mnie naprawdę super. Cena 510 euro. Droższa o 100, no o 100 euro, no 120 euro droższa. To teraz porównajmy coś, co podrzucił nam Adamski kiedyś na swoim live'ie. Marka Lumen. I tutaj. Lampa nazywa się, ma oznaczenie w zasadzie LRW165 1200H 180 W, 120 cm długa, więc taka sama jak te poprzednie Hihirosy. Ale już, według mojego pierwszego kryterium, 18000 lumenów dla zbiornika 240 litrów, więc dzielimy 18000 przez 240 daje nam 75 lumenów na litr. Niestety Hihirosy tyle nie osiągnęły. Pełne spektrum światła oczywiście. Prądożerność. Mamy 100 lumenów z wata. I też pełną regulację. I cenę 465 euro. Według tych moich kryteriów możecie porównać wszystkie lampy, do których znajdziecie te podstawowe dane. Bo oczywiście, tak jak Przemo tutaj zakupił sobie czujnik par i tak dalej, może zmierzyć i ten, tak, tylko kto z nas kupi czujnik par po to, żeby mierzyć sobie lampę w akwarium, czy zmierzyć, kurde, czy ta roślinka akurat dobrze rośnie, bo tyle ma światła, a ta roślinka nie rośnie, bo ma trochę za mało światła. Wszystkie założenia, to tak samo jak z filtrami, wiecie, jak jest z filtrami, sorry, z filtrami do akwariów, tak? Producent pisze do 300 litrów, do 500 litrów, do 1000 litrów i tak dalej. To są wszystko standardy jakieś, nie? Także tutaj też producent zakłada 120 cm długości lampy. Ona ma mieć 120 cm, zbiornik też musi mieć 120 cm. Dlatego ja założyłem 240 litrów, ale przecież oczywiście, że zbiornik 120 cm może mieć powierzchnię dna na przykład 120 na 80, tak? I będzie... I wysoki może być 60 cm, więc to już będzie całkiem inny litraż. Więc też to oświetlenie będzie potrzebne inne. Ale też na ilość światła wpływa też inne czynniki, tak? Wysokość zawieszenia tej lampy. Czasami ktoś będzie chciał podwiesić wyżej tą lampę przy suficie, bo mu się będzie wygodniej pracowało przy zbiorniku, jak ta lampa wisi wyżej. Przejrzystość samej wody. Nawet ruch tafli wody, który jest czasami, wiecie, te załamania tafli wody powodują załamania światła też, nie? Czy, tak jak mówiłem, kształt zbiornika, tak? Czyli powierzchnia tego dna. Wiem, odezwie się zaraz mnóstwo osób, które napiszą,
A ja mam tutaj trzy kropek, można sobie wstawić tutaj nazwę, nie wiem, Aquael czy jakiś tam inny. I u mnie rośnie, tak? Ja wiem, ja to wszystko wiem, u mnie też rośnie. U mnie też rośnie. Na lampie morskiej w 60 i tak dalej. Ale my mówimy tutaj o zakupie takiej lampy dla takiego laika, który idzie do sklepu i chce coś wybrać do swojego zbiornika, a wie, że będzie chciał mieć roślinaka. Po co nam ta regulacja i ten zapas? Trywialne. Bardzo trywialne i takie ten. Każdemu się podoba coś innego. U Przemka, Przemek robił testy u jednego z naszych kolegów, któremu po prostu światło lampy Hyperspot czy coś tam się nie podobało i tyle, jest po prostu za jasne, za białe i tyle, tak? Także ta możliwość regulacji tych odcieni jest też ważna dla naszego takiego odbioru, a pomiędzy 6000 kelwinów a 7000 kelwinów barwa światła, przypominam, jest różnica, a roślinom w obu przypadkach możemy zapewnić spektrum do fotosyntezy pełne. Może niejednakowe, ale też pełne. Wielu też dąży do tak zwanego bąblowania, czyli jednej z oznak fotosyntezy, ale niektórzy nie wiedzą, że nadmierne bąblowanie przez bardzo długi czas może uszkodzić roślinę. A to dlatego, że rośliny wodne nie posiadają instrumentów szparkowych jak rośliny lądowe do pozbycia się produktu ubocznego, jakim jest tlen. Stąd też warto czasami zmniejszyć to oświetlenie. Też temat na inny film, bo to się wiąże też z nawożeniem, z dostępnością makro, mikroelementów, dwutlenku węgla, węgla i tak dalej. Także no, na inny film temat, nie? Ale tu jest też warto mieć tą regulację tego światła i te parę stopni zmniejszyć. Ale czasami też będziemy musieli zwiększyć moc oświetlenia, tak? No hodujemy jakieś tam rośliny i nagle, kurna, nie wiem, wyskakuje nam taki Adamski i mówi, mam dla ciebie taką i taką roślinę, słuchaj, ale ona potrzebuje, kurna, światła na maksa. U mnie jak była tam w tym, to rośnie tyle i rosła tak jak ten, a jak, kurczę, zmniejszyłem trochę oświetlenie, to padła, nie? No i my wtedy mamy ten zapas, nie? Inne czynniki, które wpływają na zakup lampy, są już naprawdę, kurna, dla każdego indywidualne, tak? Na pewno liczy się jakość wykonania, wygląd tej lampy, liczy się zasobność naszych portfeli, czyli cena takiej lampy, kurczę, trwałość elementów, kurna, z których jest zrobiona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja poruszyłem tylko, chciałem poruszyć temat, w którym żeby powiedzmy, kupuję sobie zbiornik, nie wiem, 120, 240, 300, 500, 700, 1000. Chcę mieć oświetlenie i teraz jakie? Tak? I jest pytanie do Przemka. Czy ta lampa jest dobra, czy tamta jest dobra, czy tamta jest dobra? Każda jest dobra pod warunkiem, że spełnia te moje cztery warunki. I tyle. Tak jest według akwarysty niedzielnego. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.